To jest program Co w Sporcie. Maciej Wolny, kłaniam się państwu. A co w sporcie? No to dużo dzieje się, jeżeli chodzi o piłkę nożną i reprezentację Polski w piłce nożnej. Jerzy Brzęczek, jak wiemy, został zwolniony, przestał być selekcjonerem reprezentacji. W czwartek poznaliśmy nazwisko nowego trenera, to Portugalczyk Paulo Sousa. No ale pojawiają się pytania, czy to dobra decyzja Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy też nie. Ja szczerze mówiąc, po tym początkowym takim zadowoleniu, że trenerem, selekcjonerem reprezentacji nie jest już Jerzy Brzęczek, zacząłem czekać. Zauważyłem też, że pojawiły się wysokie oczekiwania co do tego nazwiska nowego selekcjonera. Pojawił się później już Paulo Sousa. No i niektórzy byli zawiedzeni. Ja też do końca do tej kandydatury przekonany nie jestem, ale być może moi państwa goście mnie przekonają właśnie w sposób pozytywny. A są nimi Daniel Kaniewski, menadżer sportowy. Witam cię serdecznie, dzień dobry. I Tomasz Sokołowski, były piłkarz Legii Warszawa, ekspert radia RDC. Witam cię również. Panowie, słyszymy się, mam nadzieję, słyszymy się. Z Tomkiem się słyszymy. Daniel, słyszymy się? Tak, oczywiście. To zanim przejdziemy do Paulo Sousy, kim on jest, co za nim przemawia, jakie być może ma minusy, chcę was jeszcze króciutko zapytać o zwolnienie selekcjonera Brzęczka. Czy w tym momencie waszym zdaniem to dobry ruch, czy może prezes Zbigniew Boniek powinien tę decyzję podjąć wcześniej? Posłuchajmy też, co Zbigniew Boniek mówił na konferencji prasowej właśnie o zwolnieniu selekcjonera. Ta kadra w tej konfiguracji nie mogłaby pójść do przodu. Mecze, które nas czekają, zarówno w eliminacjach do Mistrzostw Świata, jak i w Mistrzostwach Europy, powodują, że ta kadra musi pójść do przodu. Z całym szacunkiem dla trenera Brzęczka, moje przekonanie i najbliższych ludzi, z którymi się konsultowałem, było takie, że trudno, żebyśmy poszli do przodu. Motywy były tylko i wyłącznie sportowe, w zarządzaniu grupy i tak dalej, i tak dalej. Doszedłem do wniosku, że będę musiał z trenerem się rozstać. Ja na tej konferencji prasowej odniosłem takie wrażenie wynikające ze słów Zbigniewa Bońka, że trener Jerzy Brzęczek to świetny fachowiec, no ale, i tutaj pojawia się to ale. Daniel, jak ty patrzysz na zwolnienie Jerzego Brzęczka? Twoim zdaniem w tym momencie to dobra decyzja? Tak jak został przyjęty jako trener reprezentacji Polski, tak został zwolniony. W taki sam dokładnie sposób. Czy dobra to jest decyzja, to na pewno się okaże. Zapewne największym problemem dla mnie było to, że trener nie potrafił dogadać się z najlepszym zawodnikiem świata, Robertem Lewandowskim. I to napawało mnie strasznie pesymistycznie, do tego byłem nastawiony. No właśnie, to wpływało na całą drużynę. Tomku, ciebie zapytam, jak ważna z twojej perspektywy, z twoich doświadczeń jest właśnie współpraca, dobra relacja drużyny, zawodników z trenerem, który tą drużynę prowadzi? To tak jak w każdej pracy, no musi być chemia między szefem, czyli właśnie selekcjonerem, a podwładnymi, czyli tutaj mamy zawodnikami, jeżeli tam są dobre relacje, nawet jak nie ma wyniku, no to gdzieś jest, że ci zawodnicy więcej mogą dać od siebie, że może z nich więcej wykrzesać, a na przykład za co go rozliczamy? Awansował na Mistrzostwa Europy. Wiemy, że w pierwszym roku Ligi Narodów poprzez reorganizację nie spadł, w drugiej się utrzymał. Zawodników młodych coraz więcej pojawiało się w drużynie, czyli gdzieś ten rozwój jest. Ale to, co powiedział Daniel, no, patrzymy na rozwój całej drużyny narodowej, no to nie ma tego, nie ma tej spójności i tego rozwoju pod względem indywidualnym. Jako drużyna narodowa z tymi mocnymi, jak żeśmy się zmierzyli w pierwszej edycji Ligi Narodów, to tak samo byli Włosi, byli Portugalczycy, teraz byli Holendrzy, byli Włosi i dalej ta ekipa, można powiedzieć, nie zrobiła tego kroku naprzód. Ale na usprawiedliwienie mamy prawa strona, czyli Piszczek, Błaszczykowski, ich nie ma w kadrze, nie ma, na tą chwilę nie było zawodników, którzy byliby mogliby zastąpić. Forma niektórych zawodników była daleka, plus koronawirus. I na to wszystko się składa tak, że no mamy taki obraz kadry. No i kadra nie szła do przodu, jak mówił Zbigniew Boniek na tej konferencji prasowej. Nowym selekcjonerem został 50-letni Portugalczyk Paulo Sousa, już o nim wspominałem. Posłuchajmy może na początek, zanim zaczniemy tutaj naszą rozmowę o tym wyborze, posłuchajmy jego kilku słów, które zostały na konferencji w czwartek przedstawione. Dzień dobry, witam wszystkich. I'm very honored and proud to become head coach of the Polish national football team.
First, I would like to thank the president, Mr. Zivi Boniek, and all the board for giving me this opportunity to embrace this great challenge. Poland is a country of football, and I am sure with your enthusiasm, giving us the strength, the support and belief of the national football team, together we will be able to fight for the next European Championship. No i tutaj z jednej strony takie kurtuazyjne, wiadomo, słowa na początek, że będziemy walczyć, wszystko jakoś tam się będzie układało. Panowie, Daniel, jak ty przyjąłeś, że to Paulo Sousa zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Co twoim zdaniem za tą kandydaturą przemawia? Dlaczego Zbigniew Boniek twoim zdaniem taką decyzję, a nie inną podjął? Bo mówiło się o już naprawdę wielkich nawet nazwiskach trenerskich. Okazało się, że to Paulo Sousa i z jednej strony Zbigniew Boniek mówi, że to top, z drugiej strony pewne wątpliwości można mieć, bo ja tak sobie zerkam na dokonania trenera Paulo Sousy, zaczynając od jego historii jako zawodnika, to tutaj jest zdecydowanie na plus, bo przecież grał w takich klubach jak Benfica, Sporting, Juventus, Turyn, Borussia Dortmund, Panathinaikos czy Inter, no i również z sukcesami Liga Mistrzów chociażby. Z drugiej strony już jako trener, no to zbyt dobrego CV nie ma, chociaż zaczynał jako asystent trenera w reprezentacji Portugalii, kluby angielskie, ale na koniec Bordeaux, ale w żadnym praktycznie klubie dłużej niż sezon się, dłużej niż rok się nie utrzymywał. Są pewne wyjątki. Jak ty oceniasz decyzję Zbigniewa Bońka i co twoim zdaniem przemawia za trenerem Paulo Sousą? Co przemawia za trenerem Paulo Sousą? Powiem tak, może krótka decyzja trenera Bońka. Potrzebował zmiany, zobaczył, że nie ma flow między zawodnikami a trenerem reprezentacji. O, nie oszukujmy się, dzisiaj chyba dobrze wszyscy o tym wiemy, że taka decyzja została podjęta ze względu na to, że trener nie miał po prostu flow z zawodnikami reprezentacji i tak to wyglądało, ale na pewno Paulo Sousa jest to niesamowity charakter, z tego co mi wiadomo, jako piłkarz. Paulo Sousa zawsze mi się kojarzył jako bardzo dobry zawodnik reprezentacji Portugalii, czy to zespołów klubowych, i zawsze z tego u mnie w głowie gdzieś tam zostawał. To, że był trenerem w ogóle, to gdzieś tam obijało mi się może o uszy, ale nie tak jak był dobrym piłkarzem. Ma dobry charakter. Słyszałem, że nie za bardzo lubi się nazywać zawodnikami. Ma swoje słowo. Najważniejsze, żeby dogadywał się po prostu z tą reprezentacją, aby przyniósł nam sukces. Jedno, co jest dobre, będziemy widzieli tutaj inną grę niż u Jurka Brzęczka. Nie będziemy grali defensywnie, jak on to lubił. Ofensywna piłka jest to na pewno Paulo Sousy taki plus, który za nim przemawia. I mam nadzieję, że tutaj się Tomek też ze mną zgodzi, bo myślę, że będzie piłka do przodu. Zaraz się mnie zapytacie, czy mamy takich zawodników, którzy będą potrafili grać taką piłkę do przodu, ale uważam, że jest to najlepsza reprezentacja, którą mieliśmy w ostatnich czasach. Myślę, że ta z tym Paulo Sousą może nam dużo zmienić. O Paulo Sousie mówi się też, że to trener niezwykle ambitny, człowiek niezwykle ambitny. Ja mam nadzieję, że ta ambicja zdrowo przełoży się na reprezentację Polski. Ty mówisz, że będziemy grali do przodu. Ja mam inną nadzieję. Ja mam nadzieję, że ta reprezentacja wreszcie zacznie być elastyczna, będzie mogła zmieniać swój plan gry w trakcie meczu na przykład i tym zaskakiwać rywala, bo przecież no, gramy praktycznie tak samo już od wielu lat, jakieś drobne zmiany zachodzą w ustawieniu reprezentacji Polski. Nie oszukujmy się, rywale już też mają to dobrze przeczytane. Tomku, widzisz szansę na to, że reprezentacja Polski właśnie zacznie wykorzystywać tych zawodników, których ma w sposób odpowiedni za sprawą selekcjonera? Ci, co będą chcieli wierzyć w to, no to będą wierzyli. Ci, co będą dalej sceptyczni, tak jak my Polacy jesteśmy, że jesteśmy bardziej na nie niż na nastawieni na tak. No, to wlej trochę optymizmu. Wlać trochę optymizmu. Gdyby to była piłka klubowa, to na pewno ten czas, każdy trening by coś nowego przynosił. Teraz spotka się przed meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata 2-3 dni. Będzie na pewno rozmawiał z zawodnikami, czy telefonicznie, czy osobiście. No trudno mi w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje na świecie, jaki to będzie. Ale też i personalnie dobrać zawodników na te poszczególne spotkania, dotrzeć do nich to, co chce, ewentualnie na potencjał tych zawodników, to, co byśmy chcieli grać, to, co on widzi w nich,
i żeby to nie było wyolbrzymione, bo wiadomo, że bardziej my jesteśmy nastawieni na kontrę, a będzie oczekiwał tutaj, będzie oczekiwał, żebyśmy grali i utrzymywali się długo przy piłce. Czy my mamy takich zawodników? Dobór tych zawodników to będzie świadczyło, że o jego doświadczeniu, o poznaniu naszych zawodników. I no i zobaczymy po tych trzech spotkaniach, czy jest coś w stanie nowego dać tej drużynie, bo na pewno zmiana trenera, czy to klubowa, czy a szczególnie w reprezentacjach, nie dzieje się tak naska. U nas to nastąpiło, ale mam nadzieję, że to taki będzie bodziec. I dobór teraz zawodników w najlepszej formie, nie patrzeć na to, że on był tam drugim, trzecim zawodnikiem do wejścia, ale że on widzi w nim potencjał, i później sprawdzenie tego na boisku. Oczywiście to będzie walka o punkty i to może być bolesne takie sprawdzenie, ale docelowo na pewno są mistrzostwa Europy. No tutaj innego wyjścia nie ma, to będzie od razu operacja na żywym organizmie, walka o punkty, tak jak zaznaczyłeś. Pytanie, na czym teraz powinien się skupić Paulo Sousa w pierwszej kolejności, zaczynając swoją pracę z reprezentacją Polski? Daniel Kaniewski. Nie każdy z zawodników, co mogę wam zdradzić, do końca jest zachwycony sytuacją, jaka jest w tej chwili. Wiadomo, że niektórzy zawodnicy mieli swoje pewne miejsce w grze i teraz nie każdy zawodnik już jest pewny swojego miejsca nawet po rozegraniu w ostatnim czasie dobrych meczów. Mogę zdradzić wam też tajemnicę, że z tego, co udało mi się usłyszeć, to Paulo Sousa będzie jeździł na pewno, nie wiem czy do wszystkich, ale wiem, że do większości zawodników reprezentacji Polski będzie próbował z nimi rozmawiać. Wiadomo, że teraz pierwsze zgrupowanie, wiadomo, co się dzieje na świecie, mamy COVID, nie pozwala nam na swobodne latanie, więc wiem, że Paulo Sousa będzie u zawodników reprezentacji, będzie z nimi rozmawiał, będzie próbował po prostu no ich też troszeczkę przechylić na swoją szalę. Każdy dobry zawodnik nie powinien się bać zmiany trenera, ale weźmy sobie pod uwagę i myślę, że tutaj najlepiej wypowiedziałby się Tomek. Każda nowa miotła przynosi coś nowego i tutaj może... Może być różnie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w najbliższych tygodniach, miesiącach, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, no a później już eliminacje Mistrzostw Świata 25 marca z Węgrami się rozpoczynają. No i wtedy to będzie ten główny sprawdzian dla trenera Paulo Sousy, czy jego rozmowy z zawodnikami już coś przyniosły, czy może będzie potrzeba więcej jednak czasu, więcej pracy z reprezentacją, żeby coś w niej zmienić na lepsze. Panowie, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy na naszej antenie. Daniel Kaniewski, menadżer sportowy, Tomasz Sokołowski, były piłkarz Legii Warszawa, ekspert Radia RDC, byli moimi i państwa gośćmi. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia wam życzę. A państwa zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z telewizją w Polsce.pl. Kolejne gorące pytania już za chwilę na naszej antenie. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia państwu życzę. Do zobaczenia.